Dobry wieczór, Krzysiu. Dzień dobry. Bracie, dobry wieczór. No, dobry wieczór. Jak się masz? Dobrze. W szkole dobrze? Tak. Super. Co dzisiaj nam zagrasz? Please the back, Jeroma Nole. Nole. Okej. Dobra, no to zagraj, a ja posłucham. Super. Świetnie palce chodzą. Brawo, brawo Krzysiu za to, bo to jest też bardzo ważne ogólnie w technice klarnetowej, nie tylko klarnetowej, ale ta rytmiczność palców, która u Ciebie jest świetna, jest szalenie ważna, bo palce w pewnym sensie są takie połeczki perkusisty. Muszą umieć wystukiwać rytm, a chyba to najlepiej wiesz, bo twój tata przecież jest? Perkusista. Tak jest. Jest zresztą świetnym perkusistą. Także to jest super, super u ciebie, bardzo się cieszę, gratuluję ci. Trzeba popracować, Krzysiu, nad sposobem dmuchania do instrumentu, nad podparciem. Coś, co jest w naszym rozumieniu instrumentalistów grających na instrumentach dętych szalenie ważne, bo ten podparty słup powietrza, czyli sprężone powietrze, które z siebie wydmuchujemy, powoduje, że nasz dźwięk staje się ładniejszy, okrąglejszy. Jesteśmy w stanie zapanować nad emisją dźwięku, czyli nad początkami tych dźwięków, nad dynamiką, artykulacją, wszystko, co się wiąże
wykonawstwem, można powiedzieć, prawda, instrumentalnym, to w głównej mierze o tym decyduje powietrze, które przez instrument przepływa, bo nasz instrument jest instrumentem dętym, tak. Ja tam czasami mówię na to, że potrzebny jest wiatr, bo po angielsku ten instrument to wind instrument, czyli powietrzny, można powiedzieć, wietrzny. Super, bardzo pięknie. To jest jedna rzecz. Drugą rzecz, na którą chciałbym Ci zwrócić uwagę, to początki dźwięku. Czasami słyszę w Twoim początku dźwięku za dużo języka. Coś w rodzaju takich slaptonów. Wiesz, co są slaptony? Nie wiesz. No nie jeden student chciałby umieć operować tą techniką, umieć ją zagrać. Slapton to jest taki dźwięk, taki wydobyty poprzez odpowiednie ułożenie języka. I jeżeli za mocno dociśniemy strojek do ustnika i cofniemy ten język, to powstaje taki efekt. Już nawet na palcu to, palcem mogę to zrobić, uzyskujemy slapton. A w instrumencie to brzmi... Taki ciekawy efekt. U Ciebie czasami to słychać, co świadczy o tym, że tego języka przy początku dźwięków jest troszeczkę za dużo. Jeżeli chodzi o sam początek dźwięku, to możesz sobie wyobrazić, że język w zasadzie powinien, w momencie, kiedy zaczynamy dmuchać do instrumentu, kiedy my chcemy zagrać jakąś nutkę, powinien się od ustnika, od strojka odlepić. Czyli nie dociskamy go i podnosimy, tylko dotykamy strojka i podnosimy. Nigdy nie dociskamy. Wtedy nie uzyskamy tego efektu slaptonu, tylko ładnego rozpoczęcia dźwięku. Na przykład, gdybym chciał rozpocząć dźwięk cis, to mój język jest blisko strojka. W momencie, kiedy wpuszczam powietrze do instrumentu, to mój język cofa się. A nie? Nie ma tego charakterystycznego ta. Dobrze? Na to trzeba tylko zwrócić uwagę. Nawet się tego nie trzeba uczyć, tylko na zasadzie usłyszę to, aha, to o to chodzi, żebym unikał tego i język, zobaczysz, sam się ułoży właściwie, a to głównie chodzi o rozpoczęcie dźwięku. Gdybyś sobie ćwiczył na przykład to i sobie z tym chciał szybciej poradzić, to jest takie bardzo proste ćwiczenie. Chwytamy instrument sobie za na przykład, no możemy go trzymać prawą ręką, albo chwytamy w wygodnym miejscu tutaj, tak żeby dźwięk G zagrał. Spróbuj, tutaj chwytamy, tak, i spróbuj zagrać dźwięk G. Nacisnąłeś klapę. Może ja nacisnąłem? Okej, przepraszam, to moja wina. I teraz wyobraź sobie, że twój język to palec. A nie? Po prostu trzeba naśladować ruchy palca językiem. Spróbujesz to zrobić? Spróbuj. No właśnie, żeby dźwięk był cały czas w instrumencie, powietrze. A palcem dotykamy tak, jakbyśmy chcieli tylko musnąć. Bardzo delikatnie i powtarzamy, naśladujemy językiem ruch naszego palca. No, spróbuj. Tak, tylko musisz cały czas dmuchać. Super. Teraz postaraj się tak, żeby dźwięk cały czas trwał. Bo jeszcze słyszę coś takiego. To się przerywa. Niech on cały czas trwa. No, spróbuj. Jeszcze delikatniej.
Coś w tym kierunku, dobrze? Tak trzeba o tym myśleć. I początek dźwięku jest identyczny. Nabieramy powietrze, przykładamy palec do baryłki i w momencie, kiedy chcemy rozpocząć dźwięk, język naśladuje palec. Próbuj. A delikatniej? O, super. Dużo powietrza. O, właśnie. Bardzo pięknie, dobrze? Na spokojnie. Oczywiście nie musimy się męczyć, możesz sobie trzymać w jakimkolwiek części instrumentu. Możemy grać normalnie prawą rękę, a lewą ręką to powtarzać, ale jesteś praworęczny? Tak. To lepiej, żeby prawa ręka naśladowała ruchy języka, żeby język powtarzał nasze ruchy, to jak jesteśmy praworęczni, to lepiej to robić prawą ręką. Dobra? Super. Spróbujmy od samego początku. Bardzo, bardzo pięknie. Super to było. Na tym dźwięku E postaraj się nie zgubić powietrza, które jest w instrumencie, tylko dalej kontynuować po tym dźwięku E nutę GIS, czyli z tej E nuty przejść na GIS, ale cały czas dmuchając. To jest podobna sytuacja jak z tym palcem, żeby nie było przerwy między dźwiękami, tylko cały czas strumień powietrza płynie przez instrument. Dobrze? Próbuj. Czekamy. Bardzo pięknie, super. No i teraz co? Musimy zwrócić też uwagę na to, że nuta H jest z natury głośniejsza od pozostałych, czy nie? Z natury głośniejsza, no bo jest nutą umiejscowioną wysoko, już prawie w naszym trzecim rejestrze, ale w rozumieniu muzyki to ona ma być najgłośniejsza tutaj? Nie. Nie, właśnie. Czyli coś musimy zrobić, żeby ta nuta nie była najgłośniejsza. Najprostszy sposób to jaki? Dokładnie tak, właśnie. I na to też musisz się uczulić, zwracać na to uwagę. A jak nie wiemy, nie mamy świadomości, albo nie radzimy sobie z tym, to najlepiej zaśpiewać. Bo ludzki głos zrobi to w sposób bardzo naturalny. Taka już jest cecha, można powiedzieć, ludzkiego głosu, który jest najdoskonalszym z instrumentów. W związku z tym staramy się naśladować samych siebie, dobra? Ale co najważniejsze, uczulić na to, żeby to było właśnie zagrane w ten sposób, żeby ta nutka nie była najgłośniejsza. Spróbujesz to zrobić? Poproszę tylko ten takt. Albo od tego gdzieś, przepraszam. Jeszcze mogą być te nuty nieco głośniejsze, a ta znowu cichsza. Ja zawsze to tłumaczę w ten sposób. Jeżeli mamy te nuty górne, one już chcą grać głośno, no bo one są nutami, które potrzebują krótszego słupa powietrza. To tak jak w organach. Na pewno wiesz, jak organy wyglądają, prawda? Mają długie piszczałki, ale mają też krótkie piszczałki. Te długie potrzebują dużo powietrza, prawda? Bo no, to powietrze musi wypełnić tą rurę, żeby ten dźwięk zagrał. A te krótkie potrzebują tego powietrza mniej. U nas jest podobnie, bo też jesteśmy identycznym instrumentem. To jest areofon i my jesteśmy areofonem. W związku z tym wysokie dźwięki potrzebują mniej powietrza. Można to sobie też wyobrazić, że niskie dźwięki potrzebują dużo powietrza, czyli masz, nie wiem, 10 świeczek na przykład na torcie i trzeba wszystkie zdmuchnąć, a te górne to wtedy tylko dmuchamy jedną świeczkę. Niech się pozostałe dalej palą, ale ty musisz tak trafić, żeby tylko tą w środku zgasić. Ale jedną. Wtedy będziemy na pewno grali odpowiednim strumieniem powietrza, jeżeli chodzi o nutę tą najwyższą. Gdybym tego nie zrobił, dalej dmuchał, tak jak pozostałe dźwięki, to wyjdzie na...
Wyszło crescendo, prawda? A tego nie chcemy. Sam powiedziałeś, że powinniśmy grać ciszej. A poprzednie nuty głośniej, czyli... Czyli skracamy cały czas słup powietrza. Spróbuj zagrać tam. Brawo. Znacznie lepiej. A to potrzebuję jeszcze więcej powietrza. I podpieramy, czyli używamy naszego kompresora. Naszym kompresorem są mięśnie brzucha, które nas tutaj otaczają. I jeżeli w odpowiedni sposób ich użyjemy, to wtedy przepona, pomagamy przeponie w ruchu do góry i na dół, do góry i na dół, a przepona z rodzajem takiego tłoka, można powiedzieć, który powietrze z nas wypycha. Jeżeli to zrobimy pod kontrolą, zwiększonym ciśnieniem, wtedy sukces murowany. Gramy od GIS. Dużo GIS, dużo A, nieco mniej H, mniej C, a iż coraz później, coraz tego dźwięku mniej. Próbujemy? Brawo, właśnie tak. Super. I gramy od tego miejsca. Łączymy, łączymy. Bardzo pięknie. Jak jeszcze sobie pomożesz tutaj na tej nucie E i będziesz cały czas dmuchał, cały czas trzymał ten dźwięk, to wtedy będzie na pewno ci łatwiej. To tak jakbyś miał wielką piłkę z otworem i twoje dłonie ściskają tą piłkę, a to poprzez ściskanie wylatuje powietrze. To tak sobie możesz też wyobrazić, że ściskając samego siebie tutaj powodujesz, że to powietrze z nas w sposób bardzo kontrolowany przepływa szybciej, wolniej, jak sobie tego życzymy. Dobra? Spróbuj jeszcze raz. Trzymaj powietrze. Super. I gramy lento dalej. Myślę, że można swobodnie zagrać to głośniej. Mezzo piano. Ten oddech tam potrzebny? Chyba nie. Nawet sobie tutaj zapisałeś, widzę, że w tym miejscu. Tak, przez to, co może za wolno jest, czy to dobre tempo? Trochę szybciej. Trochę szybciej chciałbyś zagrać? Dobrze, spróbujmy szybciej. I sobie zaplanuj tak oddechy, żeby tutaj nie brać tego powietrza. Dobrze? Próbujemy. Wytrzymujemy, super, bardzo ładnie. W tych miejscach to jest podobna sytuacja jak z tą nutą. Trzymamy ją do końca, a jeszcze będę miał prośbę do ciebie taką, jak nabierasz powietrze w tym miejscu, to też trzeba tą nutę maksymalnie wyciągnąć, żeby się nie zrobiła się pauza, której tutaj nie ma, prawda? Wtedy zabrzmi to nam... Przetrzymujemy do końca, szybki oddech i zaczynamy grać dalej, dobrze? W tym miejscu... Tego E musimy grać więcej, bo to znowu jest dolna nuta niższa. I duży spokój, cały czas podpierają, dobrze? Czyli zasada, o której na początku mówiłem, obowiązuje w zasadzie przez cały czas, dobrze? Próbuj jeszcze raz, od lento. Trzymamy brzuchem. Trzymaj,
crescendo. Super. To powtórzenie powinno być nieco głośniejsze już. Bardzo pięknie. Super sobie z tym radzisz. I jeszcze jedna moja taka prośba. Jak będziesz sobie ćwiczył w domu takie miejsca, to zwróć też uwagę na to, że czasami w twoim dźwięku pojawia się coś takiego. Tak jakbyś właśnie ściskał piłkę w ten sposób, a nie jednostajnie. Dobrze? To za to jest odpowiedzialna właśnie ta część naszego zdjęcia. Jak tu będziesz kontrolował przepływ powietrza, to powietrze będzie wypływać z nas w sposób jednostajny. Pod kontrolą, ja to nazywam. Dobrze? Próbujemy tego CIS. Już crescendo. Trzy, cztery, do kreski taktowej, bo cztery to jeszcze jest, jeszcze kawałek, dobrze? Próbujemy tego miejsca. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak jest, bardzo pięknie teraz było. Dalej. A tu mamy po raz pierwszy dynamikę. Mezzoforte. Mezzoforte w zasadzie drugi raz, ale to mezzoforte w znaczeniu kontekstu całego fragmentu może być nieco mniejsze. Natomiast tutaj przydałoby się troszeczkę więcej dźwięków. Tak? Próbujmy jeszcze raz. I tutaj, podobnie jak z tym H, staramy się dmuchać w jedną świeczkę, a nie w 10. Dobra? Zawężamy troszeczkę, dobrze? Dobra, super, super, super. Analogiczne miejsce, Krzyś? Czy mamy tą nutę bo z niej wynika dalsza część tekstu muzycznego. Próbujemy. Super. Brawo, brawo, brawo. Tu by się przydało. To gis, a ważniejsze niż ha, ta, ba, da. Nawet masz kreski napisane, pewnie pani profesor ci napisała. Czy sam pisałeś? Pani. Pani, no bardzo słusznie. Tak, one potrzebują tutaj te nutki takiego większego wygrania, większego czasu. Świetnie sobie poradził jestem. Brawo, 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 brawo. Jedyna moja uwaga jest taka, że mam wrażenie, że chcesz tu robić accelerando, czyli przyspieszać. To zamierzone? Czy tak wychodzi? Bo tu grasz w innym tempie tą wartość, a potem troszeczkę to idzie do przodu. No nic złego. Ale w zasadzie powinno być chyba od samego początku nieco żywszym tempie niż jak grałeś tutaj to lento, prawda? Czyli jeżeli twoje szesnastki są to tutaj powinno być mam, pa, pam, w takim tempie, nie? Próbujesz? Dajemy. No właśnie mówię to, bo przedtem było idealnie, teraz się powiem. Dobra? Staramy się trzymać tą piłkę i nie puszczać jej. Trzymamy.
crescendo. Teraz oszczędnie. Pięknie. Tu podobna zasada, czyli te nuty są najważniejsze. Do nich dążymy, nie może sprawiać wrażenia, że gramy diminuendo. Tego C? Czy mamy raz? Tak, większe może być nawet rallentando. Bo ona nas zaskakuje tutaj tą modulacją, prawda? I tutaj mamy diminuendo, które świetnie sobie z nim poradziłeś, bo w zasadzie sam fakt, że gramy w dolną część naszego rejestru, spowoduje, że zagramy nieco cieplej, nieco ciszej. W związku z tym właśnie tak jak teraz zagrałeś, było bardzo, bardzo fajnie, tylko jeszcze można zagrać szerzej te nuty, żeby była ta modulacja jeszcze lepiej pokazana. Próbujemy tego fis. I wracamy do tempo lento. A jeszcze możemy popierać. Troszeczkę chcesz zagrać za szybko, bo znaczy w tempie pam, potem mamy pam pam pa la 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 lim, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, nie przyspieszamy, spokojna, śpiewna, sekstola, nie wirtuozowska, tak bym powiedział. Super. Tutaj rzeczywiście może być więcej i podobna sytuacja z tą sekstolą. Nie spieszymy na niej. Dobra. Tutaj cały czas musimy myśleć o crescendzie, czyli cały czas nuta dolna ważniejsza od górnej. Tak, czyli to E musi być mocniej dmuchnięte. Wtedy to góra się na pewno łatwiej odezwie. Próbujemy tego miejsca, dobrze? Od tego E, tak. No, pojawił się okrzyk, coś takiego pojawiło się. Takie wahnięcie, powiedziałbym, dźwięku. Strzymamy nutę i nawet jeśli ona jest przelegowana, ma ligaturę, czyli przyciągnięta jest do następnego taktu, to nie pokazujemy tego, dobrze? Próbujemy. Raz. Super, ten dub brzmi bardzo pięknie. Mam wrażenie, że za dużo sobie miejsca robisz na oddech, tak jak tutaj. Mniej tego przestrzeni, bo ta fraza nam się tutaj troszeczkę załamuje. Dobrze, jest wrażenie, że jest pauza, a tej pauzy tutaj nie ma. Ostatni raz proszę zagrać tego miejsca. Właśnie tutaj, jeszcze dłużej, pam, pipi. Tyle wystarczy tego powietrza, tego miejsca na nabranie powietrza. I raz.
Super. Mamy dalej? Super. No i tutaj mamy zapisane ołówkiem nie tylko znaki dynamiczne, które bardzo słusznie są postawione, które trzeba zrealizować. Ale rzecz najważniejsza, żeby ten kontrast pomiędzy tą dynamiką a tą był słyszalny. Ale uwaga na to, żeby góra nie była za głośna. Tak, tu nawet mamy napisane barwa. Tak, czyli ta góra jest troszeczkę za głośna w stosunku do tych nut, które grałeś niżej. To wszystko jest to, co tutaj na poprzedniej stronie omawialiśmy. W związku z tym staramy się tutaj bardzo, bardzo na tym mieć kontrolę. Dobrze? Spróbujemy. Może być nieco wolniej, żeby w celach ćwiczebnych sobie to wszystko poukładać. Tirura, tirura, może w takim tempie. Tu dociągnij to H do kreski taktowej. I jeszcze raz. Może być nieco śmielej. Tirura, tirura, tirura. Raz. Crescendo. To Krzyż, zadbaj o to. W zasadzie, żeby to crescendo się udało, to ta nuta już musi być na crescendzie. To E. Już tu trzeba dużo crescendować, bo do góry zagrasz, ono wyjdzie te crescendo. Samo wyjdzie, czyli ta nuta na crescendzie i tutaj jak grasz w dół D, A, Fis, to tutaj tego crescendo też powinno być więcej. Wtedy jest szansa, że to się proporcjonalnie ułoży, to crescendo, i ono nie będzie trawiało, że nie, że jak grasz w dół, to jest diminuendo, a do góry crescendo. No i już później do końca trzeba zadbać o to, żeby pozostała cały ten pasaż pozostał w dynamice forte, czyli właśnie, tak jak tu jest napisane ołówkiem, zrobić crescendo, czyli wyrównać nasze brzmienie pomiędzy rejestrami. Super, próbujemy tutaj. Za głośny C, spróbuj. Crescendo, więcej. Super. Nabierasz tu powietrza? Nie. To troszeczkę za krótki Fis. Czy nabierałeś tu powietrza? Nabierałem. Nabierałeś. O, a musisz? Musisz. No dobra, no to tak czy inaczej, troszeczkę dłuższe Fis, dobra? Ale super było. Właśnie tak jak teraz zagrałeś, było bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze raz próbujemy Fis. Właśnie tutaj, troszeczkę dłuższy Fis, dobrze? Bardzo pięknie. Może tu? A może już dasz radę zagrać do końca na jednym oddechu, jeżeli tu byś wziął więcej powietrza? Byłoby idealnie. Dam radę raczej. No, taki challenge. Czyli tu nabieramy dużo powietrza i już do końca gramy na jednym oddechu. Spróbujemy? Mhm. Próbujemy od tego miejsca. Przecież, oczywiście, to wtedy możesz jeszcze spokojnie to Fis zagrać dłużej i wtedy na pewno już będzie bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Ale żeby to wszystko połączyć, to spróbujmy od tego miejsca. Pamiętamy o tym, żeby tu nabrać dużo powietrza, tu zrobić duże crescendo, długie Fis i do końca już zostajemy forte, dobra? Takie zadanie na teraz. Brawo, super.
No, zadanie wykonane na szóstkę lub na 10 punktów w skali 10-punktowej, jak wolisz. Bardzo, bardzo pięknie. Gramy dalej. Bardzo pięknie, bardzo, bardzo pięknie. To, uwaga, na to E, ono jest forte, tak, uczumy, troszeczkę wyskoczyło, ale bardziej to mi o to chodzi tutaj, żeby to nie było. To E, ona ma swój charakter, niech ono takie będzie, ale to C, dis, cis, D, cis, żeby tu nie było za głośno, dobrze? Od tego miejsca? Taka sama długość wszystkich. Ta, 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 ta. Jeszcze może być krótszy A. Jeszcze krótszy? Tak, takie cztery nuty tej samej długości. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Chromatyka. Super. I to jeszcze można bardziej pokazać. Pa. To jak robi się fortepiano, to wycofujemy się na dynamiki piano i robimy od razu duże crescendo. Nie w ostatnim momencie. Chociaż masz wpisane w ostatnim momencie, ale spróbuj zrobić troszeczkę wcześniej. Dobrze? O, teraz było idealnie. Podsumowując. Super grasz, super palce, bardzo sprawne, bardzo rytmiczne. Trzeba myśleć o początkach dźwięku, żeby nie było przysłowiowych slaptonów, tylko ładny początek dźwięku, to już wiesz jak ćwiczyć. Żeby górny rejestr nie dominował nad rejestrami pozostałymi, czyli troszeczkę tego powietrza tam powinien być mniej. No i staramy się używać tak zwanego podparcia, które w naszym fachu, tak bym powiedział, jest narzędziem bardzo ważnym. Jak zaczniesz używać podparcia, to zobaczysz, jak się pięknie wyokrągli dźwięk, jak on się stanie ładny. A to jest tylko kwestia, myślę, chwili, żeby tak było. Jeszcze trochę urośniesz i wtedy już będzie naprawdę wspaniale. Jestem o tym przekonany. Bardzo ci gratuluję wspaniałego grania. Super atmosfery. Dziękuję. I pozytywnej energii, bo taką w sobie niesiesz. Czuję to. Bardzo ci gratuluję. Dziękuję. Super. Brawo.